Witam. Chciałbym pokazać dzisiejszą naszą pracę. To będzie skrzynia malowana na biało. No skrzynia to w zasadzie ma być stolik. Który tylko potrzebuje jako stolik, więc będzie stolik. Natomiast to będzie taki na naszej skrzyni, którą tam już niejednokrotnie wykonywaliśmy. Co chcę powiedzieć? Mamy tu na razie podskręcane, tak jak widzicie, wszystkie ścianki. Wymiary to jest 80 na 50, takie będą. No i tyle, nie? Zaczniemy dokręcać blaty, zaczniemy dokręcać nóżki, wieko. To będę wszystko pokazywał. Przykręciliśmy blat, to będzie spód tej skrzyni. To będziemy dokręcać nóżki. To są wycięte elementy. I nóżki. Nie wiem, czy je dobrze widać. To są nóżki, też zacinałem przed chwilą. I taki cokół. To będziemy montować właśnie do spodu skrzyni. Nóżki, jak widzicie, już umocowane. Cokół również zrobiony. No i będziemy dalej robić. Została teraz wykonana ramka pod wieko. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest skrzynia, więc będzie otwierana. I do niej będziemy mocować już blat. Teraz będziemy cieli warkocze, które będą ozdabiały wieko skrzyni. Tu szkąd sobie ustawiłem na pile 45 stopni, także zaraz przytnę, będziemy mocować się do skrzyni. Już te warkocze mamy przymocowane. Myślę, że widać będzie je. No do tego jeszcze będziemy naklejać tutaj na wierzch słupków takie pilastry ozdobne, to jeszcze jest w takiej rozsypce, to jeszcze będę to mocował wszystko i tego typu rzeźby na środek. No i potem zostanie malowanie. Tu tak jak już widzicie jest skończony, już pomalowany dwukrotnie. Malowaliśmy go na biało, to farba akrylowa. Uchwyty do przenoszenia. Tu wam go otworzę, pokażę. Tak to w środku wygląda, tu trochę wzmocniliśmy listewkami wieko. Uchwyty czarne, metalowe. Jak się podoba, proszę o komentarz. Można też spojrzeć na jedne nasze filmy. Mamy tam również jakieś tam meble już robione, więc zapraszam.